smakkujaw.pl, swojska sałatka śledziowa. Przyrządzę dzisiaj fantastyczną sałatkę śledziową, ponieważ spodziewam się dzisiaj gości, a będą to głównie panowie, którzy wiem, że przepadają za śledziem, a szczególnie za taką wersją właśnie podaną z ziemniaczkami, z ogórkiem i z zielonym groszkiem. A zatem będziemy potrzebowali, no przede wszystkim śledzie. My tutaj już mamy 7 takich ładnych filetów śledziowych, to są alla Matia. Smoczyliśmy je przez godzinkę, 2-3 razy zmieniałam w międzyczasie wodę, także one już są wymoczone i gotowe do dalszej obróbki. Tak się złożyło, że wszystkiego mamy po 7 sztuk. I będziemy tak, potrzebowali 7 ogóreczków kwaszonych, to są ogórki własnej produkcji. 7 ziemniaczków średniej wielkości. Do tego będziemy potrzebowali około 7 łyżek majonezu. Oczywiście zielony groszek. My tutaj mamy z Bonduela. Jest to zakład, który mieści się w Gniewkowie, czyli z regionu kujawskiego, bo promujemy przecież Kujawy. Będzie potrzebna cebulka. Już mamy drobno posiekaną. Jedna taka średniej wielkości cebula i natka pietruszki, natka zielonej pietruszki. Tutaj mamy cały pęczek. Przyprawimy solą i świeżo zmielonym kolorowym pieprzem. Ja na początku kroję śledzie. Kroję je w takie paseczki mniej więcej centymetrowe. Ja lubię, jak są takie większe kawałki, bo można kroić oczywiście w drobniutką kosteczkę, ale ja i moi goście wolimy po prostu, jak wyczuwamy konkretny kawałek śledzia. I tak robimy ze wszystkimi śledzikami. Mogłoby się wydawać, że tych śledzi jest dosyć dużo, bo zobaczycie, że to już jest porządna górka, a jeszcze przecież nie skroiłam wszystkich, ale ponieważ jest to sałatka śledziowa, ja i zarówno moi goście lubimy, jak smak śledzia jest naprawdę konkretnie wyczuwalny. Kończę kroić ziemniaki. Robię to w ten sposób, że wzdłuż kroję ziemniaka, później znowu tak i w takie większe części. No i już pozostał nam ostatni. I ziemniaczki mamy gotowe. Dokładamy do śledzi. No je tak rozprowadzamy. Później i tak to wszystko przemieszamy, ale na razie tak. Ogóreczki kroimy najpierw na pół, potem jeszcze raz na pół i w taką niezbyt drobną kostkę i wrzucamy wszystko do naszej miski. Już przesuniemy, będzie wygodniej. Ogóreczki już mamy. Wrzucamy odsączony groszek. Wrzucamy cebulkę. Wszystkie składniki przemieszamy i za moment dodamy majonez i przyprawimy solą, pieprzem. Jeszcze posiekamy natkę pietruszki i też do naszej sałatki dodamy. Zbliżamy się już do końca. Mamy już posiekane, pokrojone wszystkie składniki. Siekamy jeszcze natkę pietruszki. Ja bardzo często dodaję do przeróżnych potraw natkę pietruszki z kilku względów. Przede wszystkim, że fajnie podnosi również smak. Już rozchodzący się zapach jest naprawdę rewelacyjny i bardzo świeży. Poza tym zawiera w sobie sporo żelaza. No i oczywiście bardzo ładnie wygląda przy wszelkiego rodzaju potrawach. Ma taki intensywny zielony kolor. Jeszcze troszeczkę. I już pietruszka jest gotowa. I ja dodaję część, a resztę zostawię jeszcze do dekoracji. O, dobra. Dodajemy 7 takich porządnych, bo mamy tutaj przecież ogromną porcję naszej przepysznej sałatki. Teraz to wszystko
posypię solidnie świeżo zmielonym pieprzem. Ważne, żeby tutaj posypać wcześniej, przed rozmieszaniem, żeby ten pieprz po prostu dotarł nam do sałateczki naszej. Wszystko przemieszam, spróbuję i na koniec ewentualnie dosolę. Z solą to tak ostrożnie, bo i ogórki są słone, no i przecież śledzie są słone, także nie ma aż takiej ogromnej potrzeby, no ale to w zależności od upodobań. Zobaczymy, spróbujemy. Jeśli będzie potrzeba, to oczywiście dosolimy jeszcze, doprawimy. Sałatka jest już prawie gotowa. Ja ją wcześniej spróbowałam poza wizją. Ona nie wymaga już dosolenia, ponieważ słoność jest odpowiednia. Teraz tylko przy ozdobie odłożonymi listkami natki pietruszki. O, tak jak powiedziałam, bardzo lubię, bo ona ma i fajny smak, i ładnie wygląda, i jest bardzo zdrowa. O, tu jeszcze na środeczek mamy troszeczkę jeszcze odłożonego groszku, więc tutaj też tak damy. O, na środek. To już każdy sobie dekoruje według własnego uznania. I poproszymy troszeczkę jeszcze posiekaną natką pietruszki. I na koniec jeszcze oprószymy świeżo zmielonym pieprzem. O, tyle już powinno być. Dobrze. I bardzo ważne, żeby używać świeżo zmielonego pieprzu, dlatego że on przepięknie pachnie i naprawdę sałatka wtedy wybornie smakuje. Jak widzieliście, przygotowanie tej sałatki nie zajęło zbyt dużo czasu, a jest naprawdę bardzo smaczna, pyszna i też bardzo sycąca. Tyle już będzie ok. Sałatka naprawdę pięknie pachnie, pięknie wygląda. A zatem życzę smacznego.